Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Ousmane Dembele jest już w drodze do Paryża, gdzie ma przejść testy medyczne oraz podpisać kontrakt z nowym klubem, jakim będzie Paris Saint-Germain. Jak piłkarze FC Barcelony olali Dembele na pożegnalnej kolacji. Dlaczego Francuz jest nazywany hipokrytą? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o nietypowym wyznaniu Roberta Lewandowskiego na temat reprezentacji Polski, Kamilu Grabarze, który znalazł się na celowniku Bayernu Monachium oraz o Harrym Kane'ie, który już niebawem może odejść z Tottenhamu. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Już niebawem może być nas aż 400 tysięcy. Proszę was również o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł, w skrócie wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Transfer Ousmane Dembele co prawda nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, jednak media, w tym jeden z najrzetelniejszych dziennikarzy Fabrizio Romano, potwierdziły przenosiny Francuza. Piłkarz szykuje się do przeprowadzki na Parc des Princes, natomiast w Katalonii dosłownie nie mogą wyjść z szoku po zaistniałej sytuacji. Dziennik Sport podkreśla, że kierownictwo Barcelony jest wściekłe na Dembele. Źródło zbliżone do Juana Laporty ma nawet określać wszystko, co wydarzyło się w ostatnich dniach, jako oszustwo ze strony piłkarza i jego agenta. Barcelona nie chciała odejścia Dembele. Klub na każdym kroku dawał mu do zrozumienia, że jest doceniany. Wielokrotnie pozytywnie na temat francuskiego skrzydłowego wypowiadał się Xavi. Mistrzowie Hiszpanii chcieli przedłużyć kontrakt z Dembele. Zaproponowali mu umowę do połowy 2028 roku. 25-latek, co oczywiste, miał też otrzymać znaczącą podwyżkę. Kontrofertę, którą przedstawił agent zawodnika Musa Sissoko, osoby związane z Barceloną nazywają mianem obraźliwej. Agent za przedłużenie kontraktu na 5 sezonów domagał się grubo ponad 100 milionów euro. Zdaniem klubu podpisanie umowy na takich warunkach byłoby po prostu nieopłacalne. Mogłoby też wywołać tarcie wewnątrz drużyny. No cóż, w tym kontekście śmiało możemy użyć stwierdzenia, że karma dopadła FC Barcelonę. Działacze klubu z Katalonii chyba zapomnieli, że wręcz w identyczny sposób wyciągnęli Dembele z Borussii Dortmund kilka lat wcześniej. Fani są wręcz wściekli, nazywając piłkarza dzbanem, oszustem czy też hipokrytą. Co ciekawe, sam piłkarz postanowił pożegnać się z klubowymi kolegami i zaprosił ich na pożegnalną kolację. Na symbolicznej imprezie pojawił się jednak tylko jeden zawodnik – Frank Kessié. A wy? Co sądzicie o zachowaniu Ousmane Dembele wobec FC Barcelony? Kto mógłby zastąpić Francuza na Camp Nou? Dajcie znać w komentarzach. Robert Lewandowski to piłkarz klasy światowej, który w swojej karierze klubowej zdobył niemal wszystko, co było do zdobycia. Niestety sporym mankamentem w jego karierze jest reprezentacja Polski, z którą jedyny sukces odniósł w 2016 roku, awansując do ćwierćfinału na Mistrzostwach Europy. Piłkarze pokroju Leo Messiego, Cristiano Ronaldo czy też Kyliana Mbappé na turniejach rangi Euro, Copa America czy też Mistrzostw Świata walczą o wygranie tytułu. Tymczasem Lewy walczy z kadrą o sam udział na owych turniejach. W jednym z ostatnich wywiadów kapitan biało-czerwonych wyznał, że bardzo długo zajęło mu zrozumienie, że nie może oczekiwać tego samego po grze w reprezentacji narodowej i w klubie. Mam szczęście, grałem w Bayernie, teraz w Barcelonie, ale największym wyzwaniem jest gra dla Polski i zmiana moich oczekiwań. Od dawna chciałem niemożliwego, żeby te dwa światy były do siebie podobne. Nie jest łatwo być w pełni świadomym uwarunkowań, w których się znajdujemy. Trochę czasu zajęło mi zrozumienie, że nie mogę wymagać od innych tego, co sam sobie narzucam. To był duży błąd. Postęp zależy przede wszystkim od nas samych. Później niektórzy mogli być inspirowani przeze mnie. W przypadku Polski wyzwaniem jest już obecność na mundialu. Słowa Lewandowskiego brzmią co najmniej dziwnie i możemy je interpretować jako utracenie motywacji w kontekście reprezentacji Polski.
Pytanie jednak, czy możemy dziwić się zaistniałej sytuacji po wpadkach, jakie mają miejsce w kadrze? Raczej nie. Lewy potrafi wykorzystać wykreowaną sytuację jak mało kto. Jednak jego wpływ na zespół, w szczególności w trakcie gry z silniejszymi rywalami, jest niemalże nieznaczący. Być może jednak niebawem zobaczymy Lewego w roli kapitana w zupełnie innej wersji. A wy, jak odbieracie słowa Roberta Lewandowskiego? Czy waszym zdaniem powinien on być wciąż kapitanem reprezentacji Polski? Zachęcam was do dyskusji w komentarzach. Bayern Monachium wciąż rozgląda się za nowym bramkarzem. Neuer ma już bowiem 37 lat i coraz częściej jest nieobecny ze względu na dokuczające mu urazy oraz kontuzje. Według Tomasza Włodarczyka jednym z kandydatów ma być Grabara, który obecnie jest zawodnikiem Kopenhagi. Wyjazd do Danii okazał się dla 24-latka strzałem w dziesiątkę. Raz zdobył z klubem mistrzostwo i dwukrotnie wygrał Puchar Danii. W ostatnich dwóch sezonach był podstawowym bramkarzem i wyrósł na jednego z czołowych golkiperów młodego pokolenia w Europie. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach zmieni klub. Grabara ma kilka ciekawych propozycji z Lig Top 5, o czym szeroko rozpisują się polskie media. Decyzja nie została jednak podjęta, a na horyzoncie pojawiła się niezwykle prestiżowa opcja. Polak jest na radarze władz Bayernu, które zastanawiają się nad jego kupnem. Początkowo musiałby pogodzić się z rolą rezerwowego, ale niewykluczone, że w kolejnym sezonie zostałby jedynką Bawarczyków. Według Włodarczyka mistrzowie Niemiec rozważą także kandydatury dwóch innych bramkarzy. Yassine Bono z Sevilli oraz Mamardaszwiliego z Walencji. Gruzin jest jednak wyceniany przez Hiszpanów na około 30 milionów euro. Z kolei kwota odstępnego za Grabarę ma oscylować jedynie w okolicach 15 milionów euro. W tym zamieszaniu głos ma także Kopenhaga, która chciałaby zatrzymać Polaka w swoich szeregach, co najmniej na eliminację do Ligi Mistrzów. Harry Kane od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń Bayernu Monachium. Wysokie żądania Tottenhamu sprawiają jednak, że kluby wciąż nie osiągnęły porozumienia. Właściciel Tottenhamu oczekuje za gwiazdora 100 milionów funtów. Niemcy nie zamierzają płacić tak wiele. Teraz zgodnie z doniesieniami Sky Sports złożyli Spurs ostateczną ofertę. Opiewa ona na 100 milionów euro, czyli 86 milionów funtów, uwzględniając w niej bonusy. Bawarczycy wierzą, że taka propozycja przekona koguty. Sam zawodnik ma otrzymać 5-letni kontrakt, na mocy którego zarobi łącznie 11 milionów funtów netto, również wliczając w to bonusy i premie. Szybkie dopięcie transakcji nie powinno stanowić problemu, jeśli Anglicy zaakceptują ofertę Bayernu. Niemcy oczekują szybkiej odpowiedzi. Niedawno Uli Hoeness, jedna z najważniejszych postaci na Allianz Arena, przekonywała, że Kane chce zmienić barwy. Według Sky Sports, choć jest on gotów przenieść się do Bundesligi, nie ma nic przeciwko pozostaniu w obecnym klubie. 30-latek nie wykluczył nawet przedłużenia wygasającej za rok umowy ze Spurs. Wygląda więc na to, że nie będzie naciskał na przełożonych. Kluczowa będzie ich decyzja. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!